Takie zapytanie. Ponieważ na dożynki Pan Burmistrz mówi, że potrzeba około 14 tysięcy. Ale w planie, w projekcie budżetu Domu Kultury było zarezerwowane 15 tysięcy na dożynki. Tak, że Dom Kultury nie dostał pełnej kwoty, jaką sobie życzył, ale moim zdaniem to się wybiera imprezy takie, które są nasze gminne i zabezpiecza się pieniądze pierwsze na te imprezy nasze gminne, a później, jeżeli nam coś zostanie, to się robi jakieś inne imprezy. A tutaj robi się inne imprezy, a nasze gminne się zostawia na garnuszek gminnych pieniędzy dalszych dotacji do gminy. I nie wiem, czy te dożynki mają kosztować około 30 tysięcy, czy 15 tysięcy. Bo skoro jest nam 15 tysięcy zabezpieczone w budżecie, to dlaczego to jeszcze mamy dokładać 13 czy 14 tysięcy? Doskonale Pan pamięta, że w kalendarzu imprez, który przedstawił dyrektor GOK-u, była dużo większa kwota potrzebna do zabezpieczenia wszystkich imprez, które były planowane w naszej gminie. Tutaj Wysoka Rada te pieniądze ścięła o 60 tysięcy złotych dla GOK-u. W związku z tym nie wiem, którą z imprez by Pan wyrzucił, które się odbyły w naszej gminie, bo uważam, że Dni Kultury Chrześcijańskiej, trzydniowa impreza, nie wiem, czy neguje Pan tę imprezę, czy gmina Zagórz zaprasza łącznie z zjazdem kapel gminnych, czy ta impreza była niepotrzebna, czy zawody w skokach narciarskich typu Lotos Cup, czy inne, które się odbywały, imprezy w naszej gminie, czy one były niepotrzebne. Czy też imprezy, które, proszę powiedzieć jakąś imprezę, która była niepotrzebnie zorganizowana przez GOK. Nienawidzę sobie pytanie, czy impreza jest potrzebna, czy nie, bo połów wielorybów w Zagórzu też, gdyby się odbył na rzece Osławie, też by był potrzebny, miałby swoich zwolenników. Natomiast pytanie jest takie, czy nas stać? O, i tu żeśmy powinni na ten temat rozmawiać. W związku z tym, że nie ma kuchni czynnej akurat w Czaszynie, musimy mieć firmę katolikową, która będzie dla gości zaproszonych, dla Państwa radnych, sołtysów, przewodniczących osiedli, dla zaproszonych gości z zewnątrz, to będzie około 150 osób, tyle mniej więcej liczymy do osób zaproszonych. Dla tylu osób będzie potrzeba przygotować poczęstunek. Oprócz tego jeszcze jest koszt zespołu, koszt sceny. Także ta cała kwota jest rozpisana u dyrektora GOK-u. Myślę, że mogę wykonać telefon i za kilka minut mogę Państwu dokładnie podać dane. Może zrobimy 3 minuty przerwy. Ja sobie panie, panie, chciałem się zapytać, tutaj, skoro to jest dożynki gminne są i scena jest gminna, to my jeszcze mamy płacić za scenę? To jest zaprzeczenie. Czy mogę odpowiedzieć od razu, bo to widzę, że Pan Radny nie rozumie pewnej rzeczy. Otóż, nie rozumiem. Do sceny gminnej, do rozkładania i składania sceny gminnej są przeszkolone osoby, którym trzeba płacić. Więc nie wiem, z jakich pieniędzy mamy ich zapłacić, czy z prywatnej kieszeni, czy też z budżetu gminy, czy z GOK-u. Rozłożenie sceny kosztuje około 3200 zł. I złożenie. Te 100 tysięcy, które daliśmy na scenę, to były wyrzucone po prostu. To lepiej to wynajmować scenę, dalibyśmy teraz, nie wiem, zaraz, może 5, bo tyle chyba kosztuje, 5-6 tysięcy wynajem sceny. A my ciągle, no niech będzie 8, to nie ma, może już 8. A my ciągle dajemy 3,5 tysiące, jak Pan Burmistrz mówi, naprawdę, nawet na nasze imprezy gminne. Teraz nie dywagujmy, tylko ja proszę Pana Radnego Burca o wymienienie jednej imprezy, która była niepotrzebnie do tego. Ale czy Pan potrafi odpowiedzieć? Ale ja zadałem Panu pytanie, czy dożynki mają nas kosztować 15 tysięcy, czy mają nas kosztować w granicach 30 tysięcy? Dożynki będą kosztować 14 tysięcy złotych. No to tam mamy zabezpieczone 15 tysięcy. Gdzie? W budżecie. Ale w jakiej formie? Jak jest? To jest tam. Nie, nie ci wstydzić, a macie głupią świetla tutaj. Znaczy, po prostu lekceważy Pan całą Radę i wszystkich, którzy tutaj przy tym stole siedzą. Jak Pan może stawiać Radę w takim kontekście, że Pan sam nie wie, na co te środki mają być wydatkowane, a nam każe Pan głosować, żebyśmy przygłosowali na nutro. Proszę Państwa, ja organizowałem rekowisko galicyjskie i dopracowałem się pewnie takiej formuły, że nie miałbym
czynności pytać ludzi z komitetu organizacyjnego. Inaczej czytaj radę, jeżeli nie mam wiedzy na temat wydatków szczegółowych i zrobionego preliminarza. Nie mamy szczegółowych kosztów w rozbiciu. No wiemy, co będzie. Catering, scena, ochrona imprezy, transport kół gospodyń wiejskich też. No to wie pan, no, strażacy akurat zajmują się, zespół muzyczny. No to są koszty, które tutaj mówię, no nie mamy szczegółowych, bo tak jak pan przewodniczący tutaj Pałasiewicz powiedział, no jest to taki dosyć krótki termin na zorganizowanie tego i cały czas na bieżąco są kwestie doprecyzowywane. Pan wniosek formalny. Przepraszam bardzo, mam informację do kierownika. Panie burmistrzu, już. Ja, pan już. My głosujemy wniosek formalny. Przepraszam bardzo, chciałem przydać koszty drużyny. No to panie burmistrzu, pan czytał już koszt drużyny, a po co to pan... Teraz już jest koszt szczegółowy. To proszę. To czyta pan, czy pan? To proszę czytać, bo nie zagłosujemy wniosek formalny. Już czytam. Proszę państwa, pan radny Łużycki zgłosił wniosek formalny, podaję go pod głosowanie. Kto z państwa się... Panie burmistrzu, pan miał czytam, czas. Mówiłem, że czytam. Nie, panie burmistrzu, pan miał czas. Mówiłem czas. Teraz panie burmistrzu, głosujemy wniosek formalny. Panie przewodniczący, panie burmistrzu, odbieram panu głos. Nie proszę o odnotowanie, że pan burmistrz wiele razy się dzisiaj wypowiada. Dobrze, i teraz nie jest przygotowany pan burmistrz do sesji, my to dzisiaj powinniśmy odbierać. Witam pana burmistrza. To zbieram panu głos i proszę, żeby było zarządu złamane, że pan burmistrz miał czas. Podaję wniosek pana Łużyckiego pod głosowanie, żeby na organizację dożynek przeznaczyć kwotę 5000 zł i to nie na promocję gminy, tylko na odpowiedni paragraf. Proszę panią, pan zastępca skarbnika do niezłożonego ośrodka kultury i sportu. Czyli dodać te 5000 do tamtych 15000? Do tamtych 15000, które zostały w tym. Kto z państwa radnych za tym proszę o podniesienie ręki. Kto jest przeciwny? Jedna osoba przeciwna, kto się wstrzymał? Czy dwie osoby nie głosowało? Jest 10 za.